witajcie w drugiej części opowiadającej losy Erwila LeBarona, samozwańczego mormońskiego mesjasza, który wraz ze swoimi wyznawcami zamordował kilkadziesiąt osób, w tym swoją ciężarną córkę. Zanim zaczniemy, chciałbym uprzedzić, że program zawiera opisy drastycznych scen, więc jeżeli cię to przeraża, powinieneś natychmiast go wyłączyć. Naczelny szeryf internetu w postaci YouTube nie tylko przycina zasięgi, ale również permanentnie zdemonetyzował filmy, których każda minuta kosztuje mnie około godziny pracy, więc jeżeli ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz oraz subskrypcję i dzwonek, ponieważ motywuje mnie to do dalszej produkcji tego typu materiałów. Jeżeli chcielibyście poznać jeszcze więcej szczegółów, to linki do wszystkich źródeł zamieszczam w opisie. Zapraszam do oglądania. Siedząc w areszcie, Erwil miał sporo czasu na przemyślenia i krótko po jego opuszczeniu opublikował esej o nazwie Godzina kryzysu, Dzień zemsty, w którym górnolotnym i niekiedy zaprzeczającym samemu sobie językiem opublikował swoją listę żądań. Jest przestępstwem karanym śmiercią, gdy oświeceni ludzie płacą daniny i składają dary złodziejom i rabusiom. Miecz zemsty zawiśnie nad głowami tych, którzy nie usłyszeli słowa Pana. Niezastosowanie się do minimalnych wymagań zawartych w tej księdze jest rebelią przeciwko Bogu. Innymi słowy, wszyscy, którzy nie złożą Erwilowi daniny, powinni umrzeć. Jego ultimatum spotkało się z milczeniem, więc zdecydował, że apostaci muszą zostać ukarani. Powiedział więc swoim wyznawcom, że miał kolejne objawienie. Los Molinos musi zostać zniszczony. Dzień po Bożym Narodzeniu, pod osłoną nocy, wysłał on swoich uzbrojonych w broń automatyczną i koktajle Mołotowa żołnierzy przez granicę. W tym czasie w Los Molinos około 30 rodzin przygotowywało się do snu. Spokój tamtej nocy zakłóciły nagle rzucone przez okna koktajle Mołotowa. Drewniane domy od razu stanęły w ogniu, a gdy przerażeni ludzie wybiegli na zewnątrz, aby szybko uformować brygadę pożarniczą, zostali przywitani ogniem z broni automatycznej. Napastnicy kierowali się powoli w stronę głównego celu, domu Verlana. Tej nocy szczęśliwie nie nocował tam, w przeciwieństwie do swojej żony wraz z szóstką dzieci. Gdy tylko zobaczyli zbliżający się samochód, wybiegli z budynku i schowali w pobliskim sadzie. Chwilę potem ich dom został ostrzelany, a następnie stanął w płomieniach. Po 20 minutach napastnicy uciekli. Podczas ataku zginęły dwie osoby, a 13 zostało rannych. Erwil natomiast miotał się ze wściekłości, ponieważ jego brat uszedł z życiem. Rewidował też swoje plany. Po przejęciu Los Molinos następny w kolejce miał być rząd Meksyku, USA, a w końcu pełna władza nad światem. Finansowanie dla wojny totalnej zapewnić miało mordowanie religijnych przeciwników i przejmowanie ich biznesów. Miał swoich szpiegów w różnych konkurencyjnych sektach, którzy raportowali mu o ich ruchach. Po ataku na Los Molinos niektórzy członkowie jego kościoła byli mocno zdenerwowani. Jedną z takich osób była Naomi Zarate, żona bliskiego współpracownika Erwila. Krytykowała ona przemoc i groziła, że poinformuje policję o miejscu przebywania przywódcy sekty. Ten, gdy tylko się o tym dowiedział, wysłał jedną ze swoich żon, Wanda White, aby zamordowała Naomi. Kobiety znały się od lat, więc Wanda nie miała problemów, aby w styczniu 1975 roku przekonać swoją przyszłą ofiarę do samochodowej przejażdżki. Gdy tylko dotarły do kanionu u stóp gór San Pedro, wpakowała w nią cały magazynek. Wkrótce potem kolejna żona Erwila, Yolanda, przyjechała na miejsce morderstwa i pomogła Wondzie w wykopaniu płytkiego grobu. Ciała Naomi nigdy nie udało się odnaleźć. Osierociła pięcioro dzieci. Gdy Erwil dowiedział się o sukcesie misji, miał wykrzyczeć: nawet nie wiesz, jak Bóg się cieszy ze śmierci tej zdrajczyni. Kolejnym pomysłem na zdobycie funduszy dla sekty było wysyłanie listów z pogróżkami do przywódców konkurencyjnych kościołów poligamicznych, pożądających płacenia Erwilowi dziesięciny. Większość z nich została zignorowana, jednak wielu z adresatów zwiększyło środki bezpieczeństwa. Jednym z tych ludzi był Bob Simmons, który mieszkał na sporej farmie w Utah. On również cierpiał na manię wielkości, za młodych lat spędził sporo czasu w szpitalach psychiatrycznych, ponieważ uważał siebie za proroka, którego misją było nawrócenie rdzennych Amerykanów na mormońską wiarę. Erwil odwiedził go kilka razy pod fałszywym imieniem. Podczas tych wizyt godzinami prowadzili ożywione dyskusje na teologiczne tematy. W
końcu doszło pomiędzy nimi do bójki, a Simmons wyrzucił Ervilla ze swojego rancha. Ten wściekły zawołał swoich zwolenników i zapowiedział, że Bóg chce, aby fałszywy prorok, jak nazywał Simmonsa, zapłacił krwią za swoje grzechy. Czas zemsty nadszedł kilka miesięcy później. W drodze na farmę Simmonsa ludzie Ervilla zatrzymali się w pobliskim sklepie i dokonali niezbędnych zakupów. W ich skład wchodziły m.in. kilofy, łopaty oraz worek chemikaliów mających przyspieszyć rozkład ludzkich zwłok. Przystanęli również na pustyni, gdzie wykopali płytki grób. Simmons wiedział o tym, że nadchodzą. Kilka dni wcześniej jeden z ludzi Ervilla, Laud, zadzwonił do niego i powiedział, że wierzy w to, że Simmons jest prawdziwym prorokiem i że rozmawiał również na ten temat z kilkoma wodzami rdzennych Amerykanów, którzy rzekomo szukali białego przewodnika duchowego, mającego pokazać im drogę do zbawienia. Simmons był w niebo wzięty. W nocy 23 kwietnia 1975 roku wyruszył na spotkanie z wodzami. Odludne miejsce spotkania nie zanepokoiło go, w końcu rdzenni Amerykanie mają swoje zwyczaje. Dotarwszy na miejsce, wysiadł z samochodu i rozglądał się w poszukiwaniu Indian. Nie zauważył niestety dwóch mężczyzn, którzy podkradli się z tyłu. Jeden z nich wypalił mu ze strzelby prosto w tył głowy. Samozwańczy prorok i zbawiciel rdzennych Amerykanów runął martwy na ziemię. Mierzący 2 metry wzrostu i ważący prawie 120 kg weteran wojny w Wietnamie, Dean West, był szefem ochrony w sekcie. To on nauczył ludzi Ervilla posługiwania się bronią, materiałami wybuchowymi oraz taktyki wojskowej, którą poznał służąc w armii. Jego żona nie była jednak zbyt przekonana do poczynań sekty i w pewnym momencie opuściła go, zabierając też dwójkę dzieci. Dean był zrozpaczony. Marzył o tym, by ponownie się z nimi spotkać i zamieszkać z rodziną. Oczywiście opowiadanie takich rzeczy nie było w smak Ervillowi. Gdyby szef jego prywatnej armii nagle zrezygnował i opuścił sektę, mogłoby to pociągnąć za sobą masową dezercję, na co nie mógł sobie pozwolić. Zgodnie z uchwalonym przez siebie prawem cywilnym, Dean musiał odbyć pokutę krwi. Na zabójcę wybrano bardzo nietypową osobę, 10. żonę Ervilla, Wondę. Ta, będąca w 6. miesiącu ciąży kobieta, już kiedyś pokazała swoją przydatność, mordując swoją koleżankę Naomi. Teraz miała pozbyć się Dina. 16 czerwca 1976 roku dowiedział się on, że jego żona wraz z dziećmi uległa wypadkowi samochodowemu i od razu zarezerwował lot do Seattle. Zanim jednak udał się na lotnisko, postanowił odwiedzić Wondę, aby zjeść obiad w dobrym towarzystwie. Gdy tylko Wonda dowiedziała się o tym, że Dean zamierza udać się w podróż, postanowiła go zabić. Albo teraz, albo nigdy. Wiedziała, że taka okazja może się już nie powtórzyć, ponieważ żona Deana najprawdopodobniej przekona go, aby został z nimi. Gdy Dean przygotowywał się do wyjazdu, Wonda poprosiła go o naprawienie pralki. Wprawdzie nie znalazł on powodu usterki, jednak ubrudził sobie ręce, grzebiąc przy silniku maszyny. Gdy odwrócił się do kuchennego zlewu i mył ręce, Wonda przyłożyła mu do pleców pistolet kalibru 38 i nacisnęła spust. Pierwsza kula przebiła mu wątrobę, druga płuco. Gdy odruchowo odwrócił się do Wondy, z jego ust wytrysnęła krew na odległość niemal 2 metry. Gdy się przewrócił, kobieta dobiła go strzałem za lewe ucho, następnie posprzątała i zadzwoniła na policję. Ta była bardzo podejrzliwa i kazała jej zostać w mieście. Widząc, co się święci, od razu uciekła do Denver, gdzie tymczasowo przesiadywał klan Ervilla. W 1977 roku sytuacja finansowa klanu zaczęła się poprawiać. Otworzyli nawet kilka sklepów ze sprzętem do sprzątania domów. Jednak pomimo finansowego sukcesu, Ervill miał też kilka naglących problemów. Jednym z nich była jego 15-letnia córka Rebecca, którą wydał za mąż za jednego ze swych bogatych uczniów. Małżeństwo nie było szczęśliwe i Becky została odseparowana od swojego męża. Musiała również zostawić z nim swoje dziecko. Bardzo jej się to nie spodobało i groziła nawet, że pójdzie z tą sprawą na policję. Liczyła na to, że będąc córką przywódcy sekty, nic jej nie groziło. Była w dużym błędzie. Pewnego kwietniowego dnia Ervill powiedział Rebece, że może odzyskać swojego syna. Umówionego dnia usiadła na tylnym siedzeniu samochodu, który miał zabrać ją na lotnisko. Była wtedy w 3. miesiącu ciąży i planowała zabrać swojego syna do Meksyku, aby wychować go wraz ze swoją matką. Oprócz niej w samochodzie było 2 mężczyzn, Dwayne i Eddie. W
W pewnym momencie samochód zatrzymał się na opuszczonej drodze nieopodal Dallas i mężczyźni rzucili się na nią. Walczyła dzielnie, ale nie miała szans. Mężczyźni udusili ją liną, a ciało wsadzili do bagażnika, aby potem wyrzucić je w parku stanowym Oklahoma. Ciała nigdy nie odnaleziono. W lutym 1975 roku 50-letni Erwil poślubił swoją 13. i ostatnią żonę, 16-letnią Renę. Podobno molestował ją przez kilka lat, zanim zalegalizowali oni swój związek. Nie cierpiała ona swojego męża i wspominała, że obrzydzał ją, a gdy dochodziło do zbliżenia pomiędzy nimi, musiała odwracać głowę i myśleć o kimś innym. Obrzydzenie, jakim napawał ją Erwil, nie przeszkodziło jej jednak dla niego mordować. Sfrustrowany długoletnim polowaniem na swojego młodszego brata Verlona, Erwil wymyślił kolejny plan. Aby wyciągnąć go z ukrycia, postanowił zamordować legendę poligamistów z Utah, Rulona Alredsa. Był to plan idealny. Rulon i tak odmówił płacenia dziesięciny, a Verlon musiał pojawić się na jego pogrzebie. W końcu wyszedłby z ukrycia, a tam ludzie Erwila dopadliby go. 10 maja 1977 roku Rena wraz z drugą kobietą weszły do kliniki prowadzonej przez Rulona niedaleko Salt Lake City. Rena zauważyła go, gdy wyszedł z zaplecza i bez słowa wyciągnęła broń, oddając 7 strzałów w jego klatkę piersiową. Pogrzeb Rulona był wielkim wydarzeniem, zjawiło się ponad 2600 osób łącznie z mediami i policją. Ludzie Erwila nie mieli szans dopaść Verlona w tak licznym tłumie. Po tym zabójstwie Rena została postawiona w stan oskarżenia, jednak nie było wystarczających dowodów, by ją skazać. Mordercza nastolatka wyszła z wolna z sali sądowej. O takim szczęściu nie mogła powiedzieć Wanda. 13 maja 1979 roku została skazana na dożywocie za zabójstwo Dina Westa. W końcu 1 czerwca 1979 roku meksykańska policja natrafiła na trop samego Erwila LeBarona. Podobno, gdy po 6-dniowej podróży przekazano go agentom FBI na granicy z USA, był nieźle poobijany. Najwyraźniej meksykańscy policjanci byli trochę na niego źli. Erwil oczekiwał na proces do 12 maja 1980 roku. Został oskarżony o zaplanowanie zabójstwa Rulona Alreda i po tym, jak kilku byłych kultystów zeznało przeciwko niemu, skazany na dożywocie. To jednak nie koniec historii. Wiedziony rządzą zemsty, zamknięty za kratami samozwańczy prorok napisał swoje magnum opus, Księgę Nowego Przymierza. Na przeszło 500 stronach maszynopisu zawarł nazwiska 50 ludzi, którzy według niego powinni odpokutować krwią za swoje winy. Wśród nich znaleźli się byli członkowie kultu, policyjny śledczy oraz personel więzienny. Rozesłał kopie do swoich wiernych wyznawców. Erwil zmarł w więzieniu 16 sierpnia 1981 roku, podobno na atak serca. Strażnicy znaleźli go klęczącego na podłodze z ręką trzymającą za gardło. Niespotykanym zrządzeniem losu jego młodszy brat Vernon, którego próbował zamordować przez te wszystkie lata, zginął kilka godzin później w wypadku samochodowym w Meksyku. Jednak nawet zza grobu Erwil wciąż pozostawał niebezpieczny. W swojej książce zawarł listę osób, które mają objąć po nim kierownictwo z sektą i kontynuować dzieło zemsty, a ludzie zaczęli ginąć w dziwnych okolicznościach. 21 czerwca 1983 roku 20-letni Isaac, syn Erwila, który zeznawał przeciwko niemu, popełnia zagadkowe samobójstwo. Jesienią tego samego roku była żona Erwila i matka 8 dzieci została uduszona, a jej ciało pochowane w płytkim grobie w Meksyku. W grudniu najstarszy syn Erwila, Arturo, zostaje zastrzelony przez Leo Evaniuka, z którym rywalizował o przywództwo nad sektą. Po jego śmierci rolę lidera przejął Heber, kolejny syn Erwila. Odziedziczył on po ojcu nie tylko postawę, ale również szaleństwo. Jego pierwszym ruchem było pozbycie się z sekty ludzi, którzy wspierali Leo Evaniuka. Na początku 1984 roku zastrzelił jednego z nich i pochował na pustyni. W maju 1984 roku 12. żona Erwila, Yolanda, zostaje uduszona i pochowana nieopodal Dallas. W maju 1987 roku zabity zostaje Leo Evaniuk. 27 czerwca 1988 roku zapisał się jako najkrwawszy w historii dzień sekty. O 4 po południu tego dnia zabici zostają Mark i Dwayne Chinoweth oraz Ed Marston. Odeszli oni z sekty jakiś czas temu i chcieli prowadzić normalne życie, jednak nie było im to dane.
Dwayne zginął w pułapce zastawionej na niego przez członków sekty. Został wezwany jako serwisant do naprawy pralki. Jego 8-letnia córka była tego dnia z nim. Krzyczała, gdy jej ojciec został postrzelony. Zabójca usłyszał ją i nie chcąc zostawiać świadków, zamordował strzałem w głowę i usta. O tej samej porze i w podobnych okolicznościach zginął Mark. On również pojechał naprawić pralkę i został zamordowany, podobnie jak Eddie Marston. Po latach policja wyłapała sprawców tych przestępstw i postawiła ich przed sądem. Jednak nawet do dzisiejszego dnia byli członkowie kultu żyją w strachu przed zamachem. Nie wiadomo również, kto obecnie sprawuje władzę nad sektą. Dziękuję bardzo za wysłuchanie kolejnego odcinka Miejsca Zbrodni i słyszymy się następnym razem. Cześć!